Ewangelii według świętego Łukasza. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili do siebie: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Witajcie, kochane dzieciaki. Dzisiaj dzień piękny, w którym będziemy robili czwarty, ostatni element naszego kalendarza przygotowującego nasze serduszka do przyjścia Pana Jezusa. Pamiętacie pewnie, że pierwszy tydzień to było nasze dobre uczynki, które przygotowały dla Pana Jezusa podusie i prześcieradełko. W drugim tygodniu nasze dobre czyny to było takie wyściełanie piórkami mięciutkimi dla Pana Jezusa, żeby jak On się położy, o, to było Mu mięciutko, żeby żadna słoma Go tam nie uwierała. Trzeci nasz tydzień dobrych czynów to była kołderka, żeby było Mu cieplutko. I został nam czwarty, najkrótszy tydzień. W tym tygodniu nasze dobre czyny, nasze postanowienia adwentowe to będzie taka kołysanka i uspokojenie serca w oczekiwaniu na przyjście Pana Jezusa. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, co ciocia Malwa wymyśliła, bo anioły już mieliśmy, piękne cukierki, mieliśmy też koszyczki. Co ona wymyśliła na czwarty tydzień? Pędzimy do cioci Malwy i robimy ostatnią część kalendarza adwentowego. Cześć! 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 Cieszycie się, że jest z nami dzisiaj Madzia i Genia? Bo ja się bardzo cieszę. I zaraz zobaczcie, co my tu dzisiaj będziemy robili. Genia, zaraz ci otworzę, bo ty widzisz tylko same numerki. Ja ci odwrócę. Pink, 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 pink. Czy to są pasterze? Tak. Do szopy, hej pasterze, do szopy, bo tam cud. Tak. Pięknie, znasz nawet taką kolędę, widzę. Ale super, więc uwaga, uwaga dzieci. Dzisiaj będziemy robić ostatni już nasz kalendarz adwentowy i on jest bardzo fajny, bo właśnie na przykład mamy pastuszka, owieczkę i zobaczcie, tutaj jest taki myczek i tu właśnie będzie schowane zadanie. Zasuniemy sobie i możemy sobie odłożyć. A ty robisz te wszystkie zadania? Niektóre tak, niektóre mi się udaje. To dobrze. Może jest tam ktoś, kto robi wszystkie. Nie, na pewno. Na pewno są takie dzieciaki. Tak myślisz? Wydaje mi się, że to jest tak. Możliwe zrobić wszystkie zadania adwentowe? Tak, bo ja zrobiłam też kalendarz adwentowy dla swoich bratanków i oni robią wszystkie zadania. Naprawdę. Więc są bardzo dzielni. Niezwykłe. Więc uwaga, co my dzisiaj potrzebujemy? Potrzebujemy pudełek po zapałkach, ale uwaga, bez zapałek. Puste. Nie ma nic w środku. Więc proszę nie zjadać. Zapałek? Dobrze, to jest bardzo ważne, nie zjadać zapałek. Mamy pudełko i sobie teraz 5 tych pudełek i weźmiemy sobie jakąś kartkę i będziemy oklejać te pudełka, żeby były ładniejsze. A kolorową?
Może być kolorowa, oczywiście będzie wtedy kolorowiej, a może być też biała. Ja mam akurat kolorową, tobie też tam. Ojej, pomarańczowa pod swoją i sukienkę. No patrz, tak, super. Ja chyba wezmę tą, bo ona pasuje. Pasuje. A ja wezmę zieloną, jak pomyślałam sobie, że jak choinka. I co robimy? Bierzemy sobie pudełeczko i odrysujemy ten nasz fragment właśnie, żeby zaznaczyć, jaki to jest odległość. Musimy sobie tak, o, żeby później zrobić taki paseczek i okleić te nasze pudełeczka. Wzdłuż tego dłuższego boku, tak? Tak, i wiecie co, zrobiłam sobie kilka takich linii, biorę linijkę, sobie rysuję taką linię i już mam jeden paseczek. Będę mogła go teraz. Masz też taki paseczek? Tak, a ja zastanawiam się, mogę sobie zgiąć? Możesz sobie zgiąć, oczywiście, wtedy będziemy chyba będzie mieć łatwiej. Zaraz. Pokażę wam, jak sobie złożymy wzdłuż tej naszej linii, to tu, jak sobie odrysujemy wzdłuż tej linii, to mamy drugi paseczek. A, takie po tutaj. Po tej stronie. I możemy go jeszcze raz, bo potrzebujemy pięciu. Wow, to mi się chyba tylko dwa zmieszczą. Zmieszczą ci się na tylko tej dwa? No, nie, trzy. Nie, bo to trzy dzielimy na pół, wiesz? A. I z tego wychodzą. Czyli mamy już dwa takie paseczki i jeszcze no zobacz, bo mi jeden. Brakuje kawałka kartki. O, to może gdzieś. To mogę ci dać jednego zielonego. Jak ci zostanie gratis, albo zrobię biały. Tak, zostanie mi zielony, wiesz? O, no to no widzisz. Właśnie, to będziesz miała taki jeden szczególny. Więc no, możemy właśnie sobie odrysować te nasze linie i wyciąć te paseczki. No trzymaj ładnie, Geniusia, trzymaj, bo inaczej nie zagnę. Genia. No, zobacz, jak Genia tutaj ładnie rozpłaszcza pyszczkiem. Czyli zobaczcie, tniemy wzdłuż tej linii. Ta jest za wąska trochę, a z tych trzech będziemy mieć nasze... Chyba, że ktoś by miał pudełko do zapałek mini. A, no właśnie. Są też takie, są też większe, ale te są fajne. Mhm. Takie wąziutkie. Można takie dyskretne zadanie tam wrzucić, prawda? Mamo, ja w ogóle jestem zaszczycona, że mogę być dzisiaj w komnacie plastycznej razem z Gienią. Ja się nie pamiętam, cieszę. Kiedy ostatnio byłam, chyba wiosną. No właśnie. O. Jak ja już mam takie trzy paseczki, to składam je na pół i wtedy będzie można rozciąć to. O. Mogę ci dać jeden. A wiesz co, mi chyba też, poczekaj, trzy mi wyszły. Trzy? No to ci starczą. No to jak na pół przetnę, to będzie razem sześć, tak? Tak, tak. To wszystko jest super. W porządku. No spokojnie mi starczy. Widzę, że sobie tam tniesz. Tak, Genia mi trzyma. Pierwszy raz chyba tnę z Genią. O, właśnie. Ale bez Genia. A, no pewnie. Chyba Genia bardziej lubi takie plastyczne. No wiesz co, na pewno, no Gieniu powiedział, że on już umie wszystko, więc a, jakby, że on już ma zrobione, jak będzie coś, jak będzie majsterkowe, to on przyjdzie. A, jak będzie majsterkowe. No to, no słuchaj, no wolny jest, nie? No, to już, no tak, no tak, ale no to, ale gdyby zobaczył, że takie fajne są, to no, była przyszedł, ja myślę, nie? Że on jak obejrzy, to jednak będzie troszkę żałował, że się jednak tutaj nie... No i jeszcze, że tutaj są czasami jakieś takie nawet no słodkości właśnie. W tym kalendarzu, to... No właśnie. No właśnie. Ja myślę, że już mu Genia opowie ze szczegółami. A, no właśnie. Opowiesz mu Geniu, no super. To jakby na co się nie wybrał. Mhm. Okej. I już będziemy mieć. Tadam. Mamy paseczki. Sprawdzimy, czy się nam obkleja, ale chyba jest okej. No jak tam się jakoś mini nie obklei, to tak. Chyba też nie będzie tak. Jakby tragedii. Wszystko prawda? Jest super, więc dobrze. Bierzemy, smarujemy klejem te nasze paseczki. Całe? Całe, tak, tak. I przyklejamy, żeby nasze pudełka nie były takie jak od zapałek. Chyba, że ktoś ma jakieś takie ładne, świąteczne, no to tak. Wtedy mogą zostać. Ale takie... No ale chyba takie handmade to zawsze są lepsze niż takie no sklepowe, prawda? Dobra, i oklejamy. Dookoła po prostu. Dookoła, tak. Dobrze. Już mi się tutaj trochę krzywo, to jeszcze raz sobie tak przykleję. Się tak staram okleić, żeby jednak Gieni nie przykleić do tego pudełeczka. No właśnie. O. Bo Gienia jako zwierzak futerkowy to się czasem lubi troszkę kleić. Przykleić, no właśnie. Jest, jest. Otwiera no mi tak się... jakoby troszeczkę się źle wymierzyło i został mi centymetr, no ale to ale nic, to prawda? Nie szkodzi, no. Tego nie będzie widać, prawda? Nie będzie, bo zakleimy też później tym. Zobaczę, że od drugiej strony widać mniej. O, jest ładnie.
No to widzisz, wystarczy teraz już drugie przykleić. Zobacz, Gienie, jakie nam ładne wyszło. I wszystkie pięć tak oklejamy? Tak, wszystkie pięć sobie oklejamy. Może też ktoś ma nawet papier, wiesz, to samo przylepne, to no jest właśnie. Wtedy łatwiej. Ja czasem takie rzeczy też bardzo lubię na taśmę dwustronną przyklejać. No jakoś właśnie. Najbardziej się chyba z taśmą dwustronną lubię. Też jest fajnie. Jest mi najprościej z nią. Ale tak, ja już mam tutaj drugi. Ja jestem w trakcie. Trzeci. Chodź Genia, godzimy ciocię Malwę. Tak. Ciocia Malwę to nie prosto dogonić, ale zawsze można próbować. Patrz, prawda? To jest taka ładne pudełeczko. Szkoda zaklejać. Takie fajne listki. A ciocia Malwa lubi listki. Takie roślinki, jakby ktoś kwiatuszki. Był w pokoju u cioci Malwy, to by wiedział, że lubi, prawda? No. Tak wam powiem w tajemnicy, że ciocia Malwa bardzo kocha kwiatki doniczkowe. No. Ma ich bardzo dużo. A i tak najwięcej ma moja mama. No tak, no ale wiesz, ty masz dużo i twoja mama też ma dużo i wszystkie żyją. Ja czasem mam dużo, ale nie wszystkie żyją. Przynajmniej jakoś długo. No właśnie. Więc też trzeba mieć rękę do kwiatów. To już tutaj mamy trzecie nasze pudełeczko. My już też prawie. I zaraz przejdziemy do naszych pastuszków. O, jest trzecie. A nie, już mam czwarte, patrz. To mi to Malwo. To mi zostało już ostatnie. No, no nie. No właśnie, więc przyklejamy. A tu też jest takie fajne, tylko inny kolor mają listka. A moje też mają takie fajne geometryczne wzorki, też mi się podobają. Ładne też są. Ale zakleimy i będzie już, że to nie są pudełka po zapałkach, tylko wtedy są tajemnicze pudełka kalendarza adwentowego. Pudełka adwentowe po prostu, tak. Zadaniowo-adwentowe. Tak, wtedy no nikt już nie będzie myślał, że to są zwykłe zapałki. Tylko niezwykłe. Niezwykłe pudełeczka z kalendarza. Geniusia, a jak ci się przeżywa adwent? Dobrze? Dobrze. A co ci się najbardziej podoba? Najbardziej podoba mi się piosenka. Jaka piosenka? Maranata, przyjdź, Panie, przyjdź, Jezu, Maranata. Ja też ją bardzo lubię, a ty znasz ją na pamięć? Maranata. Znam? Całą? I usłyszałem jak gdyby głos donośny z nieba. Wow. Tu wielki śpiewał, Alleluja. No może całej to nie znam, ale znam dużo. Wow. A na pewno znam refren. Ale dzieci też chyba lubią tę piosenkę. Mi się tak bo wydaje. Ona jest super. Mhm. Mi też zawsze Porora tak zostaje w głowie, jak ją śpiewamy. No właśnie. No. Wczoraj powiem ci nawet, że grałam na mszy i też się nie mogłam powstrzymać i też zaśpiewałam. A co? Takie dla dorosłych. Super. Niech też mają, prawda? Tak jest. No to teraz znowu musimy zrobić takie paseczki. Też mniej więcej takiej wielkości właśnie. Żeby zrobić teraz nasze postacie. A jak nam się trochę przybrudziło klejem, to jest jakieś wielkie faux pas czy malutkie? Nie, nie szkodzi. Masz następną beczystą kartę. Chyba też. Tak. Tutaj chyba... O, jak odwrócę, to już nie będzie nie pobrudzone, będzie. Prawda? Tak czasem to działa. Więc uwaga, też sobie możemy odmierzyć ten nasz kolejny właśnie, jaki to jest fragment, wyciąć tych paseczek, bo tu każdy będzie miał, widzę, nie pionie. Podaje tych centymetrów, bo każdy ma inne pudełko po zapałkach, no tak, więc że to rzeczywiście wielkość pudełka tutaj gra rolę, prawda? Podawać. Więc ja sobie po prostu... A to będzie paseczek na pastuszka? To będzie paseczek na pastuszka. To myślisz, że on powinien być troszeczkę szerszy, czy niekoniecznie? Troszeczkę może być, no. Ja chyba zrobię taki mini szerszy. Tak, możemy tak troszeczkę. I oczywiście możemy później ten paseczek złożyć. O. Bo z jednego paseczka będzie jeden pastuszek. I teraz musimy mieć... Właśnie złożymy go znowu, czyli tu będę miała trzech pastuszków. No widzisz, dlatego są dwie kartki. Jaka tak. Ty jesteś, Malwo, wszystko przewidująco, przygotowywująca. I teraz tak wszystko jest już gotowe. Odrysuję sobie i zrobię na dwóch pastuszków. A wy dzieci też możecie zobaczyć też może jakie takie paseczki. Zmierzyć sobie. No mi też się zmieściło trzech. A potrzebujemy pięciu, tak?
Nie, potrzebujemy, bo z tego zrobimy raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. A, bo to będą to dwa. To będzie na pół. Tylko jednego mi już brakuje, właśnie. Zobacz. Tak, tak. A, bo sobie przypomniałam, że owieczki robimy z jednego. Ja się dzisiaj czuję mentalnie gotowa na owieczki, bo mam futerko. Normalnie ja się czuję jak pastuszek. Jak się dowiedziałam, że dzisiaj będą pastuszkowie, no to po prostu pomyślałam, że coś muszę z tym zrobić. Asko. Ja też mam futerko. No ale ty zawsze masz futerko. No to co? No w sumie to nic. No. Ale to jest takie fajne futerko. No, bo ja jestem do miziania po prostu. O, malwo, bo usnę. Nie, to nie możemy zasnąć, nie, tylko robimy. Okay, dobrze, robimy. Pastuszków. Jeszcze nie teraz. Zasnąć to dopiero na pasterce, tak? Nie na pasterce. Nie na pasterce? Na pasterce się nie śpi? Po pasterce można zasnąć. No ale przecież jest tak późno na pasterce. No to nie jest tak, że się zaspia? Nie, ja ty chyba pójdziesz w tym roku na pasterkę pierwszy raz. Tak. Wow. No, słuchaj, zobaczymy. Zobaczymy, czy nie będziesz spała na kazaniu. Nie. No, właśnie. Okej. Okay. Ja już mamy jeden, dwa, trzy i jeszcze czwarty. Kazanie na pasterce nie powinno być za długie, nie? No właśnie. Bo jak jest tak późno i wszyscy są po wigilii najedzeni, to tak wcale nie jest prosto. No. Dobrze, to ja mam cztery paseczki. Ty ile jeszcze masz? Jeszcze tniesz. Wycinam, tak. Jeden mogę sobie złożyć na pół, to będą na owieczki i przetnę. Tu i zaraz zabieramy się za najfajniejsze rzeczy, to za rysowanie. I te też możemy poskładać na pół. O, widzicie, tu nawet zrobiłam wzdłuż tej długiej krawędzi. I oni są tacy wysocy, ale zobaczę, czy... Aha. No właśnie, bo zastanawiam się, czy nie skrócić tak, żeby była owieczka i na przykład mniejszy pastuszek, czym wtedy będzie za mały? Może być, może siedzieć na przykład, jak coś, tylko ciężko będzie narysować. No to chyba wytnę jeszcze jeden. Ale to możesz, ale że jeszcze raz? A, że na następną owieczkę, tak. Tak? Że nie masz na owieczki. Mhm. No to widzisz, to może wytnij jeszcze jeden. No to chyba wytnę. Jak mam rysować siedzącego pastuszka, to już chyba łatwiej mi będzie wyciąć jeszcze jeden paseczek. No bo tak to tak. Nie, no wiesz, ja bym chętnie spróbowała, tylko podejrzewam, że to jest takie nieproste wcale narysować. Zobaczcie, siedzącego pastuszka. Jak ja zrobiłam chyba wzdłuż właśnie tej krótkiej krawędzi, to mi wyszedł krótszy, a teraz tutaj wyszedł dłuższy, więc... No to ja sobie zrobię teraz wzdłuż krótszej, bo mogę, prawda? Tak, tak, oczywiście. To ja sobie trochę utnę, żeby oni nie byli tacy wysocy. O, jeszcze nawet trochę. O. Ja robiłam tak ładnie jak ty, więc jak wzdłuż długiej, to wzdłuż długiej. Tak, co tak. Ja zrobię? Dobrze, tą kartkę już może odłożę. I teraz... O, dobra. I już tutaj widzę, że się udaje wszystko. Mhm. Jest, super ciekawe, jak wam idzie, w jakim jesteście teraz w momencie. No, skoro Gieni tak dobrze idzie, to dzieciakom na pewno idzie świetnie. Teraz to miało być na pół, bo owieczki, tak? Mhm. Tak, tutaj będą na owieczki. Patrzcie, owieczki. Dwie owieczki, czyli tak, tu mamy na owieczki, tak złożone na pół. Mhm. Tu mamy na jednego pastuszka, na drugiego i na trzeciego. Mhm. Mamy już prawie gotowe. A, czemu to masz raz, dwa i jeszcze... I tu są dwa. Tylko sobie tak zgięłam, właśnie, żebym widziała, jakich pastuszków chcę mieć. No to super. To od czego zaczniemy? Od... Owieczki! Owieczki? Tak. Dobrze. To bierzemy owieczkę. Oj, chodź, Geniusia, dasz radę. O, jest. To możemy zrobić taką owieczkę. Mhm. A. Dobrze. Już gdzieś widziałam taką owieczkę. Gdzie ty mogłaś widzieć taką owieczkę? Cię Malwo, kiedyś mi rysowałaś owieczkę, ja już nie pamiętam z jak... Możliwe, ja już tyle owieczek narysowałam. No właśnie, tyle rzeczy mi już rysowałaś po prostu w życiu. Że... Mhm. Więc tak, teraz sobie rysujemy taką owieczkę. Tutaj nam dałam, żebyśmy ją widziały. I teraz rysujemy tak. Jesteś gotowa? Możesz tak, sobie tak, wziąć tak, mazaczek. Tak. Aż mazaczek? Chyba, w sensie, że za pierwszym razem ma mi wyjść, tak? Tak, tak, tak. Ja pokazuję, że jest wtedy... że jest to możliwe, ty pokazujesz, mhm. Dobrze. Więc tak, tutaj zaczynamy takie główkę z uszkami, mhm, i taką czuprynkę. Okej. Okay. Tutaj rysujemy buzię, mhm, oczko, oczko,
taki jest nosek. Mhm. I tu jest takie z ogonkiem. Całe futerko. I tu możemy też troszkę takich nóżki, cztery, kopytko, nóżka i tu nóżka, kopytko. No a tu ja zaczęłam też rysować tło, czyli takie na przykład gwiazdy, bo oni przyszli wieczorem i tu jest trawka. Okej. Okay. Co? No, będziemy walczyć. Jest. U mnie już jest gotowa. Więc najpierw narysujemy wszystkie postacie. Zobaczymy wtedy, ile nam zajmie czasu. O, ja ci tak pokażę twoją stronę. Czekaj, bo będzie taka pulchna ogonek. No i super. Nawet jest podobna do owieczki. No. Kopytko. Kopytko. No i fajne. Kopytko. I skaczące kopytko. No. No i tutaj widzisz, taką ja sobie trawkę zrobiłam. Jest. Mhm. Dobra. To co, chcesz będzie drugą? Księżyc. A chcesz drugą owieczkę już teraz? Dobra. To tu jest nasza pierwsza. To zobaczymy, jak ta druga wam przyda. A mogą mieć czarne kopytka? Mogą mieć. Później można je też pokolorować. Owieczki są najfajniejsze. Super. To druga, zobacz, idzie sobie w drugą stronę. A ja bym chciała leżącą. Mogę leżącą? Możesz. Tak. Coś z kopytkami muszę innego zrobić wtedy. Te rączki wtedy tak w... Dobra. Tak, muszą Dobra. One sobie leżeć. Mhm. To ja sobie tutaj rysuję taką. Tak, tutaj ona ma swój pyszczek. Tam będą uszka. Tu ma uszko. Czupryk. I sobie ona tak idzie. Jedna nóżka. U mnie będzie spała ta owieczka. Może, prawda? Może. Może owieczka... Wyszedł mi czuprynka i uszka mi wyszło, jakby hełm miała na sobie, no ale to nic. Tutaj ona ma, o, tak, ogonek i tutaj jest jeszcze jej jedna nóżka, a ta idzie sobie tak w przodu i oczywiście najfajniejsze kopytka. Mała trawka, oczko, nosek i buzia. A to ja tutaj zrobię księżyc. Jak myślisz, jest wystarczająco śpiąca? Tak, zobaczcie, jak... Tutaj. Madzia, super. Tylko nie wiem, czy tą czwartą nóżkę gdzieś rysować, czy założyć, że ona jest z drugiej strony. Z drugiej strony, nie musi być tutaj. No, a ja tutaj już mamy. Dobrze. No, to teraz wybierz sobie może z tyłu, którego chcesz zacząć pastuszka. Nawet nie wiesz, który. Ten. Ta-da, to będzie ten. Bez owieczki jest taki jeden. No, owieczki już mamy. Ale tamto to się zobaczysz, nawet zgadza. Będą jeszcze, jeszcze zobaczysz. Więc uwaga, rysujemy tego, tak, bierzemy sobie... Pastuszek number one. Tak. I rysujemy sobie, możemy tak, buzię taką. Mogę od oczek zacząć? Tak. A ty od buzi. No, ciekawe. Oczka, nosek, możemy. I tutaj buzię i tu mu dorysujemy taką brodę fajną jakąś. Oni tam mieli wtedy brody takie. No mieli, tak? mieli. Tutaj nie im pogadasz. Zrobię taką też czapkę. Właśnie, przeciwko chyba tam czasem w nocy jest zimno, to muszę mieć jakieś zakrycie głowy. No tak. Nie? No, wiesz, tak. Ile może wynosić różnica temperatur na pustyni właśnie między nocą a dniem? Nie wiem. No chyba 40 stopni. To, że w dzień może być 40, a w nocy prawie zero? Tak. Czy tam kilka. To straszna różnica jest po prostu. To chyba wtedy trzeba się tak przytulić tymi owieczkami, tak te owieczki, żeby nam... Wszystkie owieczki świata po prostu. I wtedy będzie może ciepło. No, słuchaj, ja bym miała taki pomysł. Mój pastuszek będzie taki wielkogłowy, bo coś tutaj proporcja mi chyba... Troszkę duża główka. No bo on będzie taki mądry. Dobrze, to taki niech będzie mądry taki. Będzie, bo taki... Poczekaj, jak to ma główkę. Tak. Albo będzie, nie wiem, klęczał. Może klęczeć, tak, może klęczeć. Dobrze, to może zrób, żeby klęczał. Ja postaram się, żeby klęczał, a ty skończ tego. O, widzisz, to mi się podoba. To jest taka fajna zabawa razem. To mi się podoba. Czyli my tutaj narysujemy, że ten klęczy. O. Tu będzie miał nawet widzisz, takie rączki złożone do tak modlitwy. Tak to jest tą anatomią, że się czasem kartka kończy, prawda? Jak? No, tutaj jest taki bardzo pobożny pastuszek. I tutaj po prostu wystarczy. To jest prosta forma, zobacz, do klęczenia. I tutaj ma z tyłu nóżki. Zobaczcie, można też takiego klęczącego pastuszka. O, widzisz, Malwa, uratowałaś mojego pastuszka. Dziękuję. Tak.
To jest klęczący pastuszek. Żeby nie miał za dużej główki. I tu mu też gwiazdkę narysujemy. O. A ty jak tam masz? No tak widzisz, już to możesz kończyć dalej. Proszę twojego. Dziękuję, ja tutaj... jaki piękny genia, zobacz jaki nam piękny wyszedł. Ale to jest, zobacz, taki niezwykły, jak od razu widać na jednym rysunku, co rysowała inna osoba, prawda? Ale to czasami może też tak być, że dzieci razem mogą się coś zamienić i na przykład właśnie narysować. Są czasem takie zabawy, prawda, że każdy rysuje po kawałku na przykład. Mm-hmm. Może kiedyś je zrobimy w przepięknym królestwie. No jak to jest, że ta ciocia Malwa każdego pastuszka potrafi ocalić, nawet takiego, co klęcze, a powinien stać? Ja nie wiem. Ten jest fajny, klęczący. No, po prostu, bo za dużo głowa mi wyszła. No to jest coś, można naprawdę uratować wszystko. Teraz którego chcesz? Genia? Tego. Uwaga, ten pastuszek. Z owieczką! To jest taki najmłodszy. I ona podnosi kopytko. Mhm. To jest taki najmłodszy chyba z tych pastuszków, bo nawet nie ma jeszcze brody. To Genia teraz malutką główkę rysuje. Pamiętaj, malutką główkę, żeby się jakieś inne rzeczy zmieściły na tym rysunku. To zaczynam od główki. Mm-hmm. Oczko, nie za dłużej, oczko. Nie za dłużej. Nosze. Uśmiechnięta buzia. Tu mu zrobię uszka. On ma też takie włoski trochę jak taka jedna z owieczek. No, to jest pastuszek, naprawdę pastuszek, nieoszukany, bo pasuje pastuszek do owieczek. Tu mu zrobię szyję i on mu zrobi taką kamizelkę właśnie jak ty masz. Jaki słodki. Czekaj, owieczka, bo ja oczywiście zapomniałam, właśnie, że będzie owieczka. Trzeba pamiętać, że tutaj będzie owieczka, więc ja... No to moja chyba znowu musi leżeć. No cóż, to ja będzie leżąca, więc ja sobie zrobię kamizeleczkę. Leżąca u stóp. I najpierw chyba trzeba zacząć rysować tą owieczkę, no nie? No żeby się właśnie, bo mi się już tutaj zasłoniło mi po prostu... Już tam kreska. No bo już, właśnie jak ale moje będzie leżeć, wiesz? Jak rysujemy mazakami, no właśnie, właśnie, żeby było widoczne dla dzieci, no to jest trudne. Dlatego ja się tak stresowałam, że od razu mazakiem to nie można popełnić żadnego błędu, no ale okazuje się, że można i też się jakoś da uratować. Mm-hmm. Tutaj ona ma ten kopytko w górę. Tak, ja już tutaj moje leżące kopytka mam opracowane i nóżkę czwartej, której nie ma, jak dywanik jest z owieczki u nas. Fajnie. O, teraz tutaj jakieś nóżki też takie nie wyszedł z owieczki. Czarny mi wyszedł nosek. Ale to dobrze, przecież owieczka ma chyba czarny nosek, czy nie? Nie wiem, jaki ma owieczka nosek w sumie. Wydaje mi się, że... Chyba ma czarny. No widzisz, jakoś tak nie znam na owieczkach wychodzi. Ja też nie pamiętam, jak owieczka ma nos. Może, nie wiem, ciekawe, czy jakie dzieci w ogóle, które nas oglądają, mają owieczki. Malwinka, ja nie mogę z mojego pastuszka, no błagam cię. Jest super! Przecież jest fajny, ale on ma... Ja mam wrażenie, że coś mu się stało jednak. Nic mu się nie stało. Zobacz, mój też jest taki radosny. U mnie za to coś owieczce w nosach na jakiś czas. Mój wygląda, jakby miał, nie wiem, jakiś garnek na głowie. Fajny. I bary, jak jakiś paker. No bo on jak tam pilnuje tych owieczek. Jak nosi, to mu się mięśnie, nosi owce, to mu się mięśnie tak wyrabiają. Tak jest. Zobacz. Ja uważam, że jest piękny. O, no, widzisz, geniu. No i to jest dobre podejście. To został nam ostatni geniu, możesz go odwrócić nawet. Zobacz, kogo tam mamy. Zobacz. Ten. O nie, Malwo. No. Chyba jesteś szczęśliwa. Bardzo. Ja jestem bardzo szczęśliwa, tylko nie wiem, jak mam to zrobić. Nie to... wiesz, jak narysować owieczkę na rączkach pastuszka? To chyba od owieczki trzeba zacząć. Sobie, jak ja zaczynam od pastuszka, to mi się już żadna owieczka nie zmieści. Zacznijmy od owieczki, Zacznijmy od owieczki, tak. Dobrze, to ja tutaj już te mogę już sobie wrócić zaraz. Nie no, bo jest, on w ogóle chyba śpiewa. Może śpiewać. Zobacz, taką ma otwartą buzię. Nasi informatorzy donieśli, że są różne noski podobne, ale ja nie wiem, czy to jest prawda, u owieczek. Mhm, a jakie? Nie wiesz? No różne. A różne? Kwadratowe i podłużne? Nie. Nie wiesz, dobra. A może trzeba kogoś zapytać? Może. Kto mógłby wiedzieć? Wiesz co, jest chyba taka jedna dziewczynka, Julka. Ja słyszałam, że ona nas ogląda codziennie i ona mieszka w Zakopanem. I... To powinna wiedzieć. Chyba tam są owieczki, no, mi się wydaje. Przynajmniej czasem. A może ona ma też owieczki? Ona chyba ma owieczki. No w górach to bywają, widziałam, że bywały, jak byłam. Mm-hmm. To może nam nawet prześleć zdjęcie swoich owieczek. I nosków. I nosków. Jakie mają owieczki noski? Bo my, nie wiemy w sumie. Nie. To jest bardzo ciekawa zagadka. Mhm. To bardzo pozdrawiamy cię, Julka, i... Rysujemy. I rysujemy, tak jest, od owieczki.
Tylko pamiętajmy, że zawsze musimy rysować tak, żeby nam te linie, znaczy nam to otwierało się w tą stronę. Szczęście się udało. Bo wtedy będziemy mogli tak przykleić, a jak zaczniemy od tej strony w tą stronę, no to będziemy musieli wtedy rozciąć, skleić tu. Albo pastuszek będzie do góry nogami. Albo po prostu może stać na głowie. To też jest zawsze jakaś opcja. No to zaczniemy uwagę od owieczki. Zaczynamy ją w środku tak rysować. I tak jak już tam te wszystkie owieczki, od takiej główki czuprynki. Oczywiście jest ta buzia. Znowu wyszedł mi garnek na głowie, ale nie będę się przejmować. Nie przejmuj się. Nie, wcale, dobrze. A wcale. Tutaj wystaje takie jedno kopytko. Tu jest taka druga nóżka i ona sobie tak tutaj ma ogonek i tu takie zwisające nóżki. No i co? I jest już owieczka taka. Teraz trzeba pastuszka narysować. Nie no, super ci wyszła. Widzisz? Prawie już, czekaj, co bo się tu zwisa. Bo to trzeba czasem wiedzieć, od czego zacząć, prawda? Tak, to wtedy się zgadza w miarę. Mhm. Super, więc teraz musimy narysować tego pastuszka. Jest, tak. To pastuszek. To tu rysujemy pastuszkowi właśnie, że on ją trzyma tak na rączkach. I tutaj jest taka rączka. O. A skąd ty wiesz, gdzie ta rączka się powinna kończyć i zaczynać, Malwo? To jest takie niesprawiedliwe, ja już że ja nie wiem. Ja przerysowałam sobie i pewnie dlatego. No chyba nie tylko, wydaje mi się jednak, no ale... Ale czekaj, zaraz coś ładnego wyjdzie. No. Mu długą tą całą nie jest szatę. Najgorzej, nie jest najgorzej. Tu rysuję mu... O, patrz! Nawet się w miarę... No widzisz, trzyma tą owieczkę. Oczywiście sandałki. Znowu pewnie nóżki będę miała w połowie sandałki. Główki, ale to nic. Tutaj ma rączkę i trzyma nawet... Pastorał, jak biskup. Nie, to jest laska właśnie. No ale pastorał to nie jest taka laska. No ale oni wtedy chyba mieli zwykłe laski. Nie pastorały mieli. O. No bo to się nazywa w ogóle pastorał od tego, że to była laska pasterska. Tak mi się wydaje, że to jest coś tak. z tego po prostu w tym kierunku. Mhm. I co, idzie ci jakoś? No tak, jakoś mi idzie. To ja tutaj, on ma taką śmieszną. Ja mu zrobię taką krótszą szatę, żeby nie było, że właśnie, że znowu coś z proporcjami zrobiła mnie tak, jak trzeba. Tak, i wystające, tak, i wystające właśnie. To ja mu tutaj jeszcze też narysuję oczko. Ma być boso czy w sandałach? Jak chcesz, możesz. To będzie w sandałach. Tu mu taką brudkę ma. Oj, fajny jest. Owieczkę trzyma, tu ma swoją laskę. Tutaj będzie trawka. Gwiazdki jakieś. O. A twój już ma głowę, a mój zaraz będzie miał. Twój już ma też z brodą, prawda? No tak, ale tak. Fajnie. Bez brody to nie ma tutaj. No to już mamy naszych. Oczko. Brwi. I kapelusz jak rybaka. No. Dostanie uszy. No właśnie. O, ja temu też dorysuję. Ten nie ma. No i ekstra. Yeah! Jest. Nie jest źle, powiem ci. Nie jest źle. To możemy sobie na odwrót... Owca jest szczęśliwa, to jest najważniejsze. Owieczka jest super, czyli mamy trzech pastuszków. Na odwrocie możemy sobie napisać numerki. 20, tak. 22, 3, 4, 5 i 6. Bo Aden ma 26 dni. Okej. Tak, więc to jest właśnie od nasz. I ja sobie zrobiłam tak, że jest pastuszek, owieczka, pastuszek. Też, to u mnie też, zacznę tak? Od modlącego się. Potem od owieczki śpiącej, bo ona się jeszcze nie obudziła. Dobra, to ja zacznę. 24, 25, 26 dzień Adwentu, prawda, Genia? Mhm. Właśnie, 26. I teraz możemy pokolorować te nasze postacie. Więc właśnie ty zaczynasz od czego? A, dobra. Pastuszka. To ja sobie zacznę też i ja mu zrobię tutaj. No więc teraz, kochane dzieci, jest najfajniejsze. Możecie właśnie pokolorować sobie wasze postacie w różnych kolorach. O. Ale super. O, Reto. Kiemek, przecież ty nie chciałeś być. Co on tam robi? No pewnie zazdrości.
Nie. No, widzisz, widzisz, tak to jest, jak się leni. A ja tu rysuję. Ciekawe, ale on taki trochę milczący jest, no nie? No to ja co mam mówić w takiej sytuacji? Co mam mówić w takiej sytuacji? Ciekawe, czy coś nam powie w ogóle. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może ginie, zawołaj go. Cześć. Ojeju! Ale się wystraszyłam. No taką minę masz nie tęgą, kolego. Co, pewnie byś chciał porysować? Ale ja słyszałam, że nie chciałeś. Ale to dawno było. A, zmieniłeś zdanie? Można zmienić zdanie. Można zmienić zdanie, no właśnie. Można? Można? Można. Super, że można. Chodź, porysuj, to będę kolorował. Tak, Genia ma dobre serduszko, prawda? Tak. Fajnie. Ale Geniu też ma dobre serduszko. Tak, bo potrafi się przyznać do błędu. No i może zmienić bardzo zdanie, ważne. No prawda? Właśnie, dokładnie. Przecież się nie raz, nie dwa zdarzy coś zrobić albo powiedzieć głupiego, nie takiego jak trzeba. I to nie chodzi o to, żeby się nigdy nie zdarzyło, tylko żeby umieć jakby przyznać się do błędu. Ale fajnie. Tak. No właśnie, Geniu no też właśnie, za tobą. Właśnie, no właśnie. Przecież Gienek, przecież my cię kochamy też. Tak? No pewnie, że tak. Tak? Wiesz, że dzieci cię kocha? Tak. O, ja już sobie rysuję swoją owieczkę. No widzisz, Malwo, ty to jesteś błyskawicą. Nie, bo tutaj widzisz, właśnie Gienek zawrócił trochę głowę, a ja wtedy cały czas rysowałam, wiesz? No właśnie, widzisz, bo ty wykorzystujesz każdy moment po prostu. Na rysowanie. To jest to. Ja mogę rysować właśnie po prostu... Ja się tutaj zajmuję jakimiś pacyniekami, nie wiadomo czym, a tu trzeba by było rysować w tym czasie. Ale to musiałabym mieć więcej rączek. Właśnie. Może jakąś petycję napiszę o więcej rączek albo w tym kierunku. Albo właśnie, no tak, chyba rączek, no bo nóżką to ciężko. Dostaczy niektórzy potrafią, ale ja to chyba nie jestem jeszcze na takim stopniu zaawansowania. O, teraz rysuję, ale mi się najbardziej podoba nasz wspólny, wiesz, pastuszek? No mi też. Bo jest taki... Tak, wiesz, to jest diametralna różnica między nim, a między innymi moimi pastuszkami na przykład. Właśnie go teraz koloruję z fascynacją. To nic, że ja na razie mam jednego, a ty już wszystkich, prawda? Ja sobie dokończę później, dokończę sobie po programie. No, zaczekamy chwilę na ciebie, więc wiesz, bo... No, ale ja wiesz, to ja to rysuję za trzy osoby jeszcze chciałam No właśnie, bo ty masz jeszcze tam, musisz pilnować i Genię, tak, i Genia, żeby tutaj ładnie, żeby się... wszystko, więc wiesz. Wiesz, nie powiem, że muszę pilnować, żeby się nie kłócili, bo jest grzeczniutcy dzisiaj tacy obydwoje, ja nie wiem. Chyba jakieś listy do Mikołaja poszły, mam wrażenie po prostu i stąd jest tutaj taki... Nawet Genie się nawrócił i przyszedł rysować, ja nie wiem, po prostu mam wrażenie, że tutaj coś głębiej się za tym wszystkim kryje. No idą święta, no to wszyscy chcą być dobrzy i się zmieniać. No, idą święta, nawet pacynki mówią ludzkim głosem, prawda? Tak mi się też wydaje, że to jest taki piękny czas. My zawsze mówiliśmy ludzkim głosem. No już Genia, dobrze, rysuj tam, rysuj. Owieczka. A ja będę miała czarną owcę, mogę? Możesz. Możesz mieć czarną owieczkę. Ja lubię czarne owce. Podobno w każdej rodzinie jest taka czarna owca. Czarna? Tak. Ale to, że jak się ma owce, to wtedy się rodzi czarna tak po prostu? Czy trzeba mieć czarne owce? Nie, ja też nie wiem. Może wiesz co, może ta Julka no będzie właśnie, coś my coś wiedzieć. Mało wiemy o tych mało owcach, wiemy o Malwo, owcach po prostu, w sumie. Tak. No ale na pewno są dzieci, które wiedzą więcej. Ale uważam, że te czarne też są bardzo piękne w ogóle. A jaki mu tu zrobić kubraczek? Nie wiem nawet. Za to będzie miała białe kopytka, skoro jest czarna. A może taki ciemny zrobić? Ja tu chyba ukradłam kilka kredek, więc jakbyś potrzebowała, nie, to nie, po prostu nie. Wszystkie bierz, mam, Malwinko. Wszystkie mam. Tutaj sobie zastanawiam. Tu druga owca. Pastuszek. A to będzie owcem na odwrót, czyli będzie miała szary pyszczek, a białe runo. Nie będę musiała kolorować. Zobacz, to tam. No jest. Co najwyżej zieloną trawkę mogę zrobić, żeby nie było, że się tutaj nie postaraliśmy z pasynkami. Ja tak właśnie, że na żółto sobie kolorowałam. Ale że to, bo ja nie wiedziałam, czy żółta owca to jest, że brudna, czy o co chodzi. No. Nie, żeby była widoczna na białej kartce. A moja trzecia będzie szara. O, szara. Dobrze. No to uwaga, już mamy sobie je pokolorowane. Jeszcze tutaj może te gwiazdki.
O, jest, gwiazdki. No to jak ty sobie jeszcze kolorujesz, to ja tutaj... Ale ja już też jestem blisko. Znaczy blisko. To ty już możesz robić dalej, a ja będę kolorować. Dobrze. W tym czasie, co? To uwaga, to teraz bierzemy sobie nasze pudełeczko, smarujemy z tej i z tej strony klejem i przyklejamy po kolei te nasze postacie. Więc właśnie tak. Kleimy. Oj, ten klej się już skończył. Muszę zobaczyć, który tutaj jeszcze klei. U mnie kleiły chyba, wiesz? O, ten jest klej. Już tam jednego czyli tak, smarujemy tu i tu, czyli te boczne krawędzie i przyklejamy tak równiutko, zobaczcie. A ten tu będzie pomarańczowy, tak jak ja. I teraz z tyłu też. Tu. O, i tadam. Jest. I teraz musimy zobaczyć, że... A, dobrze nam się odsuwa, bo jakże coś, to trzeba byłoby wtedy wymienić i odwrócić na drugą stronę. I ja sobie teraz już biorę pastuszka, przykleję jakiegoś. Z tej strony kleję, z tej strony kleję. Przyklejam tu, przyklejam z drugiej strony. Przyklejam tu, przyklejam tam. Jest. I stoi. Jeszcze tak, kolejna. Tak zachęcająco przyklejasz, że my się też chyba za to zaraz weźmiemy. Czyli oczywiście tu jest jeden. I z tyłu. No chodźcie, pacaniaki, chodźcie, przykleimy sobie, o, na przykład tego ładnego klęczącego. A, tak, tu najłatwiej jest wtedy przykleić pudełko. Ojej, może ja wam posmaruję klejem, bo wy się poprzyklejacie może, czy nie? To może nam nie? Posmaruj. O, czekaj, udało się. Bo tak to, żebyście nie przykleili się. Pacjentki są bardzo precyzyjne, natomiast pewne rzeczy idą im troszkę wolniej. Bo nie mają paluszków, ale to już wiemy. Patrz, one nawet nic nie komentują. Bo są chyba tak, wiesz co... No wiesz, to jedno ma w pyszczku klej, drugie ma w pyszczku tutaj całą resztę, no i taka zabawa. No dobrze, to o. No, ja tutaj już mam swoją po prostu całą zgraję. Ja mam jednego. A. O, jest. Może jeszcze owieczkę weźmiemy, o. O, tą czarną owieczkę. I co dalej, bo to no, chyba nie właśnie, jest wszystko. Pomocna dłoń. No właśnie, co dalej, no bo chyba w kalendarzu też trzeba zadania, prawda? No i jakby zadania. Ale wiesz no, ale... co, bo ja tutaj mam puste. Gnę do was. Właśnie. Chciałam powiedzieć, no, że byłam strasznie daleko. A bo gdzie byłaś? Byłam sprawdzić, no, co się dzieje z naszymi innymi członkami przepięknego królestwa. No. Czy oni też robią te jakże piękne, adwentowe, ostatnie dni kalendarzowe. I co? I co? Różnie. No to życie, ale... To pewnie tak jak dzieci. No bo Gieniu też by nie robił, a jednak robi, więc różnie bywa. Czyli jest nadzieja dla tych z przepięknego królestwa, którzy nie robili. Uwaga! Zawsze można się nawrócić. Wow! I chyba mi się zdaje, że jesteśmy w momencie, w którym włożymy nasze zadania. Tak jak zawsze, Malwinko, chyba tak. Ja zaproponuję je. Tak, tak, no bo w sumie tutaj nie mam żadnych, więc... To weźmy sobie najpierw ten pierwszy dzień ostatniego tygodnia, ale czyli... Ja powiem, muszę wziąć kartkę. Tak. I podzielić tą kartkę na nasze małe kwadraciki. A ty sobie w tym czasie ja będę kończyć, kleić, tak? A może ty zrobisz zadanie również dla pacyniaków? Mogę też zrobić. Dzięki. Tak. Uwaga, uwaga. Ja już mam pomysły, jakie zrobimy zadania na ostatni tydzień przygotowań. Ale super. Pięknych no, naszych właśnie ja się tak zabrałam za te przygotowania kalendarzu, że zapomniałam o zadaniach w ogóle. Ojej! Ale ja na szczęście pamiętałam. To ja sobie dzielę kartkę na prostokąciki. Jak macie jakieś takie zwykłe karteczki, to też sobie możecie. I potrzebujemy chyba pięciu karteczek prostokącików. Bo jest pięciu pastuszkowieczków. Tak. Ten ostatni tydzień. Właśnie. No bo to nie jest do końca tydzień, prawda? To jest już taki moment właśnie oczekiwania. O, patrz, klej. Klej się spieszy, nożyczki się spieszą. Wszyscy się spieszą. Taki delikatny pośpiech się wkrada.
ponieważ chcemy już bardzo, żeby Pan Jezus przyszedł. Ja też nie można wytrzymać z tymi świętami, naprawdę. No dobrze, ja jestem gotowa. Tak? Pierwsze zadanie, ponieważ to będzie niedziela, zawsze nasz tydzień adwentowy zaczyna się w niedzielę, zaproś całą rodzinę na spacer. Ale będzie fajne. Oby tylko pogoda była. Ja Wam powiem, że w naszej rodzinie przepiękno-królestwowej to czasem ciocia Malwa zaprasza nas wszystkich na spacer. Czasem ojciec Remy, czasem różne osoby mają ten fajny pomysł. Wyjść razem, przejść się. To ja tutaj zrobię, że na przykład jest słoneczko i tutaj jest tak i trawka. I wkładamy do numeru 22. Dobrze. Składamy. Składamy. W ostatnim tygodniu wszyscy będziemy mieli te same zadania. A, to fajnie. Mhm. Odsuwamy i wsuwamy. Pink. Teraz numer. Mamy który? 23 owieczka. 23. I w tym dniu mamy zadanie takie. Być owieczką. Naucz się po angielsku albo po włosku kolędy Silent Night albo Cicha Noc. Po angielsku. Albo jak to było? Astrid El Cielo. Patrzcie, ciocia Nadia pamięta. Silent Night. Lub po włosku. Lub po włosku. I w tym dniu to będzie dla Was bardzo proste, bo jak Jacek i ciocia Kamil będą nas uczyli dokładnie w tym dniu, kiedy to wylosujecie. To dobrze, bo ja nie umiem po włosku. No ty się nauczysz. Ja też nie umiem. Też się nauczysz? Może po angielsku z ciociąkami, bo ja lubię z ciociąkami się uczyć po angielsku. Holy night. Właśnie, to muszę z ciociąkami się jakoś chyba zobaczyć. No, to tutaj zrobię nutki. O, nutki, właśnie. I składamy. I wsuwam. A takie tutaj leżą też takie małe. To... O tak, tu będzie mamba bardzo, albo jakiś cukiereczek przydatny. Dobrze, że sobie tutaj przypomniałam. Nagroda! Nagroda! Jest. Teraz mamy który numer? 24. Ach, to jest chyba wtorek? To będzie wtorek. Wtorek. Mhm. Zadanie na ten dzień jest takie. Zapytaj mamusię, czy w czymś jej pomóc. Oczywiście przed świętami, bo to się może przydać. Może trzeba posprzątać swój pokój. Ale to jest takie trudne pytanie. Czy? Bo jak się takie pytanie zadaje, to można otrzymać odpowiedź i co wtedy? O to chodzi, żeby mamusia odpowiedziała właśnie. I potem jeszcze to zrobić trzeba. Tak. Czyli jak się tak pyta, to trzeba naprawdę wziąć to na klatę, że może trzeba będzie coś zrobić. Tak, Gienek, bardzo dobrze to rozumiesz. Ja narysowałam. Ja czasem bym wolał nie rozumieć. No, każdy chyba. Mm-hmm. Co narysowałaś? Serduszko. O, pięknie, 24. Bo to z miłości jest. Tak. To teraz numer 25. Owieczka. Be. To możemy chociaż mnie. Mam by powkładać. O, powkładajcie. Słuchajcie, numer 25 naszego kalendarza to będzie nagraj filmik z życzeniami i wyślij do nas. Tylko życzenia takie dla wszystkich naszych dzieciaków, dobrze? Pomyślcie o wszystkich dzieciach, które oglądają nas nie tylko w Polsce, ale w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Belgii. Z życzeniami dla dzieci? Dla dzieci. Z życzeniami dla innych dzieci. I przyślijcie do nas, a dla dzieci, bo to jest program dla dzieci przecież. Tak. No to... A my to pokażemy w naszych programach kolejnych. A! Dobrze. Super. To tutaj... Może zrobię taką gwiazdkę. O, tak, gwiazdka. Gwiazdka. Jest. I to tutaj dam. A co robicie? Wkładamy cukierki. A. Dobrze. No bo my nie mamy zadań na razie, bo czekamy, aż dostaniemy, to wkładamy cukierki. Dobrze, dobrze. To ja jeszcze tutaj mogę? Wkładamy, oczywiście. Możesz. Możesz, a resztę wy możecie wy tam już powsadzać, czy już wszystkie? Nie, już trzy włożyłyśmy, więc jeszcze dwa zostały, to możesz ty wziąć. Dobrze, ja już też dwa włożyłam. A. I ostatni nasz dzień adwentowego oczekiwania z numerem 26, napisz list do Pana Jezusa. Taki list pełen miłości, podziękowania mu, taki... No i kochańszy list. Ale pacjentki, ja mam nadzieję, że wy oprócz cukierków to zadania też włożycie. Tak. Tak. A zrobicie? Tak. Spróbuję. O. Pięknie. Mamy namalowanego Pana Jezuska. O. List jaki żółbeczkowy. I wkładamy do numerku 26. To już będzie
Wszystkie. To ostatni cukierek dla Pana Jezusa pójdzie. Do Jezuska Pana? Mhm. Dobra. A Wy też tam macie? Mhm. Super. To o, jest. Kochane dzieciaki, na poniedziałek szykujemy się do bardzo międzynarodowych śpiewów. Słuchajcie, będzie się działo w tym odcinku bardzo ciekawie, nic nie zdradzę. Więc chcemy być poliglotami, przygotujcie się na poniedziałkowe nauki bardzo, bardzo pięknych rzeczy. Konkurs na dzisiaj. Która to jest ulubiona piosenka adwentowa Roratnia? Gieni. Ona ją dzisiaj zaśpiewała. Napiszcie, którą ona najbardziej lubi. Tam jest taki bardzo ważny zwrot adwentowy. Gienia, nie podpowiadaj. Nie podpowiem, ale tylko podpowiem, że on też jest poliglotyczny, bo nie jest po polsku. To jest ta piosenka, którą ty tak umiałaś tyle zwrotek, tak? Tak, że prawie jedną udało mi się zaśpiewać. Ale fajnie. To ja wiem jaka. A, nic nie podpowiadamy, nie napiszcie powiem. W komentarzu. Nie. Kochane dzieciaki, pomodlimy się teraz. Oczywiście modlimy się o dobre święta. Dzisiaj szczególnie pomyślmy o tych dzieciach, które może troszkę chorują. Zawsze z największą czułością o Was myślimy i poprosimy teraz Matkę Bożą, żeby przyniosła dużo radości do Waszych serduszek. I wszystkie dzieciaki zdrowe, które jesteście, które się cieszycie tymi świętami, dzielcie się tą radością, dobra? Szeroko dzwońcie do kolegów, do koleżanek, do babci, do dziadka. O to się pomodlimy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ginia, czy Ty wiesz, do ilu dzieci my chcemy dotrzeć? 100 tysięcy? Więcej. Milion? Tak, do miliona. Gienek, a czy Ty wiesz, jak możemy to zrobić? Subskrybować, polubić, skomentować i udostępnić? Tak, słuchajcie, my ciśniemy bez żadnego zwątpienia, że uda nam się razem, my, Wy, wszyscy razem, dotrzeć do miliona dzieci. To jest nasz cel. A potem, jak już dotrzemy do miliona, to będą 2 miliony. Bardzo to jest taki plan. Doskonały. Doskonały, możliwy w Panu Bogu wszystko, więc chcemy dotrzeć do jak największej ilości. Więc... Subskrybuj i polub też. Tak, bo to pomaga bardzo, żeby dotrzeć do większej ilości dzieci. Widzimy się oczywiście jutro na Roratach. I mocno, mocno Was przytulamy. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa. Pozdrawiamy. Mocni w duchu.